Siema, hejo, lecimy na górną grupę. Oczywiście Tomek nie zaspał, ale się spóźnił. Tak samo przyjechaliśmy. Elo. O, i niespodzianka, Kuba dzisiaj bierze Husqvarnę. Jesteśmy na stacji. Ja na początku idę zalać tego. Mała kawa. Zobaczysz, to może ja zaleję. Może tata mi pomoże. Przerwa na kawę i jedziemy dalej na Toruń, potem autostradą i dojedziemy do samego Grudziądza. Zielało? Szybko. Szybko. Szybko i drogo. Szybko i drogo. Brecho? Tak. Ja już włączę kamerę. Lubią. Oni nas lubią. Chociaż nie. Będzie wsiadało, to nie. Dobrze, jedziemy. To jedź wolno. Tu nas ostatnio celno-skarbowa busa nam czepała. Dokładnie. A tu mają wszystko na widoku. Ale Husqvarny nie zauważył. Słuchajcie, Tomek kupuje Kubie 85 Husqvarnę. Jej! Kiedy jedziemy kupić? Jeszcze nie wiem. Będę awansował! Kuba, no zobaczymy, jak ci dzisiaj będzie szło, czy jest szansa na... No właśnie, dzisiaj test, Kuba. Jak ci dzisiaj dobrze pójdzie, ja będę widział, że odkręcasz... Odkręcać! 65 ostro, oporowo, to do końca roku jeszcze kupimy 85. Tylko chyba nie na pałe odkręcanie, tylko z głową, nie? I biegi, no. No. Zmiana biegi. Bo to wiesz, że ty sobie będziesz odkręcał na jedynce czy dwójce, to wiesz. No. Właśnie. No, sprzęty tańsze nie będą, tak jak Tomek mówi. A może warto byłoby zadzwonić do tego, od którego braliśmy tą 65, nie? A masz telefon? No właśnie nie masz. Proszę czekać. Dings. A ja śpiewałem. Lecimy. Siema. Cześć. Cześć. Czekaj, bo ja tutaj live'uję, piszę, kręcę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcecie kupić? No coś takiego. Cześć, Tomek. Cześć. Siema. Dla ciebie? Ta chuska? Co? No. Jest fajna. Chcesz się przymierzyć? Tak? No mówię, no my się rozglądamy, no ale na razie jeszcze nie, nie? No ale mówię, no może w przyszłym roku, nie? Tu ja... Może czekać na was. No, no... W dobrym stanie kupiliśmy. No mówię, kupowaliśmy ją w tamtym roku, w tamtym roku. No, ale w przyszłym roku to co, na jesień, czy...? Ja powiem tak, wszystko zależy od tego, czy kupimy, bo jeśli kupię coś teraz już, nie? No to mówię, będziemy myśleć, jak Kuba będzie wyglądał przy tej 85, no to nie będę motocykla, żeby go nie opanował. Nie? Dzisiaj się okaże, jak będzie dobrze odkręcał tom, to, to wleci 85. No to może i pod koniec tego roku będzie nas sprzedać, nie? Mówię, tylko muszę coś znaleźć, no bo na siłę też nie będę szukał, żeby nie kupić za przeproszeniem, powiem gówna, nie? Chcemy od tego samego gościa, nie? Bo on sprowadza z zagranicy. No to mówię, no ja tam nie zapalam, kurde, ci tam nie, na siłę nie sprzedaję, nie? Ale mówię, no półtorej roku nic przy tym nie robiliśmy, nie? Co, wie, to zrobisz fajne, by takie coś było? O. Na chwilę stanęliśmy i mamy klienta już na Husqvarnę. Black ekipa, patrzcie. Dobra, lecimy. Black ekipa. Nara. Tata nawet sponsorował. Jedziemy. Tata sponsorował kanał. Ale Tomek dorwał klienta. Oni Siema. Mnie dorwali. Oni ciebie dorwali. I jedziemy? Bo drzwi. A, poczekaj, drzwi. Jeszcze chwila. Tomek, daj mi chwilę. Tomek znowu popsuł Forda. Kontrola się. Już się naprawiło. Już się naprawiło. Nie, gdzieś podskoczyło na dziurę, może któryś z czujników jest tak. O ja. Coś, kto ma drzwi? Kuba, te drzwi są otwarte. Wow. I tu teraz będzie... Po ile się nie mylę, to płacone. O. Nie jest źle, nie? 29? Słuchajcie, właśnie tutaj była Suzuki 85. Kuba się przymierzał i niestety jest za niski, czyli nie kupujemy Husqvarny. My już przyjechaliśmy na miejscówkę, beta się rozgrzewa, zaraz odpalimy resztę sprzętu i lecimy. Korba poszła nam. Dupa. Huski. Kaput. Zablokowało.
na dół jest? Jedynka na dół, spokojnie. Tomek się pyta, a Kuba się Tomka pyta. Nie? A na sprzęgło na dół i przesuń. No to mówię, zablokowany. Nie. Awaria. Czyli jedyna LTZ została dobra. A miała być sprzedana. Super sprzęt. Ale odmówił posłuszeństwa. Odpalał, nagle kopajka stanęła u góry, nic. No. Bieg wrzucił trójkę, żeby go popchnąć, w ogóle koło nie rusza, nie? A odczujecie? Przyspieszasz, to sprzęgło i na ludzie jedziesz, rozumiesz? Żeby nie było tak? Będę słuchał. Nie żuguj go, bo ty się wywalisz, Kuba. Czaisz bazę? Nie możesz go szokować na wysoko, bo się wywalisz, bo gdzieś ślizgo i koła zaszczo się mielą. Bieg wyżej, rozumiesz? Siedzą kłady? Siedzą. I beta. Się śmiali z tego mojego kółka dzisiaj wszyscy. Suzuki nam odmówiła posłuszeństwa. Z początku Husqvarna, ale przemaz ogarnął. A to kółko jak mi dynda. Kółko to jest zawodowe, dziadek. Co ty kółko, dałeś? Kółko zawodowe. O, tu można herbatę pić. Ekipa też jest na stacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kacperek, coś pojeździłeś chociaż? No. Dwie było godziny dobrze. Byliśmy. Dwie godziny, no. Ile dokładasz Tomek do paliwa? No ile? 7 dych. Ile? 7 dych. Tak mało? 8. Co kombinujesz, Tomek? O, ty dzisiaj na grubo widzę. Za tą jazdę. Ja też mam taką szmatę dużą. Czekam, ciągam. Daję espresso, to mogę? Wcześniej? Nie, kolejka. Mogę pierwszy? Nie, kolejka jest. No, ale przed tobą. Nie. Co? Bekonowe? Dwoje jest. No i tak kończy się dzień enduro. Enduro. Jazdy na kole, a nie enduro. Zdolne niż terenie. Co jest? Więcej pracy dziś jest sprawdzone niż terenie. Dwie godziny w dom, dwie godziny z powrotem, dwie godziny pojeździ. Liczą się chwile, pamiętaj, Tomek. Kuba, targnąłeś mi w kolejkę. Co tam się działo? No ale...
Ja szybko, Kuba, bo to tylko espresso jest, wiesz, tak, to dzyk, pim, pim, już. Patrz, ja już, Kuba. Rób sobie herbatę. No ale mi tu kawy twoje napoje. No, my już wracamy do domu. Nara, hejos. Nara. Nara.